Rok, w którym zatrzymała się Ziemia. Kiedy 30 stycznia 2020 roku Sebastian wsiadał do samolotu lecącego z Dallas do Krakowa po corocznej globalnej konferencji Sabre Corporation, wydawało mu się, że najbliższe miesiące wypełnione będą sukcesami firmy, zarówno na świecie, jak i w jej polskim oddziale. Sabre to międzynarodowy gigant z branży turystycznej legendarna firma, która zrewolucjonizowała technologię wspierającą dziesiątki linii lotniczych, sieci hotelowych oraz agencji podróży. Jeśli kiedykolwiek kupowałeś bilet lotniczy, istnieje szansa, że korzystałeś z systemu zaprojektowanego, wspieranego i wykonanego przez tysięcy pracowników Sabre rozsianych po całym świecie. Po świetnym finansowo 2019 roku kolejny rok przyniósł Sabre wspaniałe wiadomości o podpisaniu strategicznej umowy z Googlem oraz nawiązaniu współpracy z największym na świecie graczem w branży hotelowej firmą Accor. Te osiągnięcia napawały Sebastiana dumą. W trakcie lotu powrotnego wspominał jeszcze słowa prezesa Sabre, Szona Amenki, o tym, jak ogromna praca została włożona w poprzednich miesiącach, aby umożliwić osiągnięcie długofalowych celów biznesowych firmy. Na tle rezultatów globalnych polski oddział prezentował się jako wyjątkowo silny gracz. Sabre Poland, razem z jego 1500 pracownikami, głównie programistami i inżynierami, przeniósł się właśnie do nowego biura z nowoczesnymi i zapierającymi wdech piersi przestrzeniami, wspomagającymi zarówno pracę, jak i dobrostan pracowników. Firma podpisała umowę leasingową biura na minimum 5 lat, a z okazji jego otwarcia Sebastian zaprosił dziesiątki klientów, dla których często była to pierwsza okazja podróży do Polski i wyjątkowa możliwość fizycznej interakcji z zespołami tutaj zlokalizowanymi. Nic nie jest ważniejsze niż kontakt twarzą w twarz, prawda? Dokładnie dwa tygodnie przed wylotem Sebastiana z Dallas Piotr odbierał identyfikator konferencji Culture organizowanej w Haas School of Business na Uniwersytecie Kalifornijskim w Berkeley. Coroczne wydarzenie gromadzi liderów największych i najbardziej innowacyjnych firm technologicznych świata, takich jak Facebook, Google i Pixar, oraz naukowców zajmujących się przywództwem i kulturą organizacji. W ciągu dwóch dni rozmów i prezentacji, biznesmeni i badacze wymieniają się doświadczeniami i wnioskami na temat tego, co odróżnia wysoko efektywne zespoły od zespołów przeciętnych. W tym roku zespół Piotra z Uniwersytetu Maryland prezentował wyniki badań sugerujące, że innowacje pojawiają się na przecięciu dwóch kultur: kultury efektywności i kultury eksploracji. Rok 2020 zapowiadał się dla Piotra i całego zespołu świetnie. Badania nad efektywnością kultur zespołów dużej firmy e-commerce z Wielkiej Brytanii weszły w ostatnią fazę. Rozpoczął się również projekt badania przywództwa w amerykańskich jednostkach wojskowych. Jakby tego było mało, jedna z najbardziej renomowanych globalnych firm oferujących systemy CRM zamówiła u Piotra warsztaty z zakresu przywództwa i kultury. Globalny zespół menedżerów Talent Acquisition miał przylecieć do Polski, żeby posłuchać o najnowszych narzędziach i badaniach z zakresu budowy efektywnych zespołów. I nagle świat się zatrzymał. Wszyscy znaleźliśmy się w sytuacji, której się nie spodziewaliśmy i do której nas, liderów, nikt nigdy nie przygotował. Sytuacji, która zweryfikowała nasze modele biznesowe i latami zdobywane umiejętności, i wypchnęła nas poza granice naszych stref komfortu. Sytuacji, która zmusiła wszystkich do przedefiniowania takich słów jak strategia, motywacja i współpraca, jednocześnie ucząc nas mówić, nie wiem, dużo częściej niż kiedykolwiek. Kryzys epidemiologiczny pokazał nam na przestrzeni kilku tygodni również coś innego. Otóż liderzy na całym świecie odkryli, jak niedostosowane do nowej rzeczywistości są modele przywództwa, propagowane na szkoleniach, w których uczestniczą, modele kompetencyjne, w ramach których się rozwijają, i programy studiów MBA, na które tak masowo uczęszczają. Wielu z nich szukało narzędzi, dobrych praktyk i modeli, które pozwoliłyby poradzić sobie z niepewnością i zagubieniem pracowników, jednocześnie pozwalając zachować ciągłość biznesu oraz pogodzić szereg wymagań organizacyjnych i finansowych. Z rozmów, które prowadziliśmy w tym trudnym czasie z menedżerami i dyrektorami z całego świata, wyłoniła się potrzeba modelu przywództwa, który integrowałby wszystko, co najważniejsze z dotychczasowych modeli, jednocześnie oferując konkretne wskazówki w zakresie tego, co powinien robić lider w czasach niepewności. Głód wiedzy i modeli umożliwiających budowanie relacji był tym większy, im bardziej oczywiste stawało się to, że rzeczywistość po pandemii będzie pełna nowych wyzwań płynna, niepewna, hybrydowa. Książka, którą czytasz, jest próbą odpowiedzi na tę potrzebę. Jest próbą obalenia mitów na temat przywództwa oraz przezwyciężenia paradoksów, z którymi muszą radzić sobie na co dzień liderzy w czasach niepewności. To książka przeznaczona dla liderów i menadżerów pragnących znaleźć rozwiązania problemów, które stawiają przed nimi kryzysy ekonomiczne, społeczne i biznesowe, takie jak pandemia COVID-19. Pisząc ją, opieraliśmy się na doświadczeniach z placu boju organizacji zmuszonych do działania w sytuacji kryzysowej, opisując konkretne recepty na to, jak zachowywać się, jak komunikować się i jak myśleć w czasach niepewności w roli lidera nowoczesnej organizacji. Najważniejszym krokiem, który podjęliśmy w tym celu, jest zburzenie murów między dowodami naukowymi i praktyką. Większość książek na temat zarządzania i przywództwa dostępnych na rynku da się zaklasyfikować do dwóch kategorii. Pierwsza to książki napisane przez menedżerów i dyrektorów, którym udało się osiągnąć sukces. Opisują oni w nich swoje doświadczenia oraz dzielą się swoimi wnioskami i przemyśleniami na temat tego, co pozwoliło im ten sukces osiągnąć. Druga kategoria to pozycje napisane przez naukowców i konsultantów zajmujących się zarządzaniem, w których starają się oni na podstawie doświadczeń różnych organizacji i liderów opisać uniwersalne wzorce odpowiadające za ich sukces. Problem z pierwszą kategorią polega na tym, że koncentrując się na doświadczeniach pojedynczych liderów i branż, ignoruje się całą różnorodność doświadczeń, które mogą być z tymi doświadczeniami sprzeczne, zapominając o tym, że od kilku dekad setki naukowców na całym świecie dostarczają odpowiedzi na wiele pytań, które menedżerowie zadają sobie na co dzień. Mówiąc inaczej, książki pisane przez liderów biznesowych bardzo często przeceniają możliwość przeszczepienia recept z jednej organizacji do innej. A studia przypadków w nich zawarte są nierzadko fascynujące, ale równie często na tyle unikalne, że bezużyteczne. Druga kategoria książek również nie jest bez wad. Próbując znaleźć ogólne zasady przywództwa i zarządzania organizacjami, naukowcy i konsultanci często ignorują unikalny kontekst konkretnych organizacji i złożoność decyzji, które muszą podejmować menedżerowie. Czytając tego rodzaju książki, menedżerowie miewają wrażenie, że stykają się z teorią niemającą praktycznego zastosowania. Ta książka jest inna. Napisaliśmy ją wspólnie, dyrektor zarządzający polskiego oddziału Międzynarodowej Korporacji oraz trener, badacz zarządzania i wykładowca z międzynarodowym doświadczeniem. Zarówno w tym rozdziale, jak i w całej książce piszemy do ciebie, drogi czytelniku, tak jakbyśmy byli syntezą dwóch osób. To, co czyni perspektywę tej publikacji unikalną, to fakt, że jako autorzy pochodzimy z różnych środowisk, pełnimy odmienne role i mamy zupełnie inne trajektorie kariery. Pierwszy z nas, Piotr, jest naukowcem, trenerem i praktykiem od kilkunastu lat budującym mosty między biznesem a nauką o zarządzaniu. Fascynuje go problematyka przyszłości pracy, efektywnego przywództwa, kultury organizacji oraz to, jak przygotować idealny kubek kawy. Drugi, Sebastian, jest liderem z wieloletnim doświadczeniem w zarządzaniu międzynarodowymi zespołami, lubi też grać w golfa. To, co czyni tę książkę wyjątkową z naszej perspektywy, to połączenie punktu widzenia osoby, która całą karierę próbowała uczynić praktykę naukową bardziej nastawioną na biznes oraz osoby, która chciała uczynić praktykę biznesową bardziej refleksyjną. Obraz Yin i Yang, do którego odnosimy się w tej książce, powracał do nas regularnie w trakcie jej pisania. Tak jak dobra nauka o zarządzaniu zawiera w sobie sporą cząstkę biznesu, tak dobry biznes musi być oparty na refleksji i dowodach. To podstawa naszego potrójnego kredo, które dyktowało nam kierunek pracy nad książką. Po pierwsze więc, wierzymy w potencjał zarządzania opartego na dowodach. Perspektywa zarządzania opartego na dowodach jest stara jak świata, przynajmniej jak dwudziestowieczna medycyna. To służący lepszemu podejmowaniu decyzji system praktyk czerpiących w wymiarze praktycznym i koncepcyjnym z metody naukowej. To praktyka i filozofia zarządzania, bazująca na założeniu, że decyzje menedżerskie powinny opierać się na czterech źródłach wiedzy. Danych organizacyjnych, gromadzonych przez organizacje w zakresie zmiennych kluczowych z punktu widzenia podejmowanych decyzji, opiniach ekspertów, czyli osób doświadczonych w danym obszarze, najlepiej zatrudnionych przez organizację, opiniach interesariuszy, czyli wartościach osób i instytucji związanych z działalnością firmy, oraz, last but not least, badaniach naukowych, czyli dowodach empirycznych odpowiadających na pytania związane z problemem decyzyjnym. Po drugie, wierzymy w potęgę uczestnictwa pracowników w zarządzaniu organizacją. Istnieje wiele badań i dowodów sugerujących, że zarządzanie organizacją przy udziale pracowników jest przynajmniej równie efektywne co tradycyjne, hierarchiczne metody zarządzania. W Polsce mamy w tym zakresie jeszcze dużo do zrobienia. Około połowy polskich przedsiębiorstw nie angażuje pracowników w podejmowanie ważnych dla nich decyzji, a mniej niż 5% pozostawia im całkowicie podejmowanie takich decyzji. Jako osoby o wieloletnim doświadczeniu w pracy z organizacjami na całym świecie uważamy, że angażowanie pracowników w podejmowanie ważnych decyzji, a kiedy istnieje taka możliwość, powierzanie im takiego decydowania całkowicie, jest pożądane nie tylko z punktu widzenia efektywności zespołów i firm, ale i ze względu na naszą wizję biznesu. Jak głosi powiedzenie, nie ma sensu kupować psa, żeby później za niego szczekać. Zatrudnianie dobrych pracowników, żeby podejmować za nich decyzje, również mija się z celem. Po trzecie, wierzymy w integralność osobistą jako fundament dobrego przywództwa. Podejmując codzienne decyzje, od których zależą efektywność, zadowolenie, a czasem nawet jakość życia zespołów, łatwo zagubić coś, co jest podstawą dobrego życia zgodność tego, w co wierzymy, z tym, co mówimy oraz z tym, co robimy. W przypadku przywództwa spójność między słowami a czynami jest o tyle ważna, że stanowi dodatkowo podstawowy sposób komunikowania tego, co jest dla lidera istotne. Jedynie działając w zgodzie ze swoimi wartościami, lider jest w stanie zbudować w swoim zespole klimat długotrwałego zaufania i bezpieczeństwa psychologicznego. Wartość dowodów, uczestnictwa i integralności osobistej lidera dla dobrego przywództwa to coś, czego nie możemy i nie próbujemy udowodnić w tej książce. Wielu lepszych od nas próbowało i poległo. Stanowią one nagrusztowanie, na którym budujemy swoje codzienne działania, zarówno w czasach wzrostu, jak i w czasach kryzysu. To szkielet, na którym opierają się również filozofia i konstrukcja kolejnych rozdziałów. W książce, którą czytasz, staraliśmy się odpowiedzieć na pytanie o to, jak, będąc liderem w czasach niepewności, pozostać z sobą oraz budować pozytywne więzi w organizacji. Nasze myśli, doświadczenia i wskazówki wzbogaciliśmy myślami, doświadczeniami i wskazówkami pochodzącymi od menedżerów, liderów i specjalistów zajmujących się przywództwem na co dzień. Staraliśmy się, aby dzięki temu książka też dała Ci wgląd w to, co dzieje się w pokojach do pracy liderów i menadżerów wyższego szczebla w Polsce i za granicą, jakie mają dylematy i jak przezwyciężają sprzeczności swojej codziennej pracy. A wszystko to zostało opatrzone komentarzami ekspertów i przefiltrowane przez najnowszą wiedzę naukową. To nie podręcznik tego, jak stać się najlepszym liderem na czasy niepewności. To podręcznik tego, jak stać się liderem wystarczająco dobrym tylko tyle, aż tyle. Wiesz już, kim jesteśmy. Wiesz, o czym będzie ta książka. Ale czy wiesz, czym jest ogień? Świat w ogniu. Ogień to nie rzecz. To proces. Opary, które tworzą się w wyniku podgrzania materiału, błyskawicznie utleniają się w powietrzu, a powstały w ten sposób żar podgrzewa paliwo, uwalniając jeszcze więcej oparów. Tworzy się dodatnia, śmiertelna pętla sprzężenia zwrotnego. Z początku ignorujesz dobiegające do ciebie niepokojące sygnały. Zwąd dymu interpretujesz jako zapach przypalonego popcornu, poruszenie w pierwszych rzędach jako oburzenie niską jakością dziewiątego epizodu Gwiezdnych wojen. Pierwsze chwile pożaru są kluczowe, ale marnujesz je na wątpliwości, więc gdy inni widzowie zgromadzeni w sali kinowej wpadają w panikę, jest już za późno na racjonalną reakcję. Robi się ciemno i gorąco. Słyszysz i widzisz coraz mniej, bo nadnercza pompują adrenalinę i kortyzol, a Twoje pole uwagi się zawęża. Rozglądasz się wokół siebie, obserwujesz, co robią inni. Patrzysz na ściany, czytasz podświetlone instrukcje ewakuacyjne. Szukasz wzrokiem osób, które wydają się wiedzieć, co robią, i podążasz za nimi. W ten sposób przeżyjesz. Trzy źródła ratunku w kryzysie: Czym jest kryzys? Ogólnie rzecz biorąc, jest to wydarzenie o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, ale daleko idących konsekwencjach, grożące przetrwaniu danego systemu i charakteryzujące się wysokim stopniem wieloznaczności przyczyn i sposobu wradzenia sobie z nimi. Kryzysy ekonomiczne, takie jak ten z 2008 roku, organizacyjne, takie jak wyciek ropy naftowej na platformie wiertniczej BP w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku, czy epidemiologiczne, takie jak pandemia koronawirusa w 2020 roku, łączy ze sobą nie tylko nagły charakter, ale i to, w jaki sposób reagują na nie ludzie? Aby być efektywnym liderem, nie tylko w czasach kryzysu, musisz lepiej zrozumieć, jak ludzki umysł radzi sobie z ryzykiem i związaną z nim niepewnością. Kryzys ekonomiczny, kryzys organizacyjny czy kryzys epidemiologiczny wszystkie dzielą ze sobą jedną wspólną cechę. Są jak pożar w zamkniętej sali kinowej. Większość z nas początkowo ignoruje symptomy, to tylko przejściowe. Duża część reaguje za późno, jeszcze zdążymy, każdy z nas zwraca się jednak w końcu w trzech kierunkach, aby zredukować niepewność i znaleźć drogę do wyjścia. Te trzy kierunki to kultura, instytucje i zachowanie liderów. Kultura. Co robią i mówią inni? Pierwszym źródłem redukcji niepewności, zarówno w sytuacji kryzysowej, jak i w życiu codziennym, jest kultura. Z punktu widzenia psychologii, kulturę rozumieć można jako system norm, wartości i nawyków charakterystycznych dla danej społeczności. Kultura to swojego rodzaju osobowość grupy, unikalny dla niej zestaw cech i reakcji na codzienne wyzwania. Najbardziej oczywistym i obserwowalnym elementem kultury jest zachowanie innych osób, a najważniejszym mechanizmem odpowiedzialnym za jej skuteczność jest konformizm czyli modyfikacja swojego działania pod wpływem innych ludzi. Co ważne, terminu konformizm jako określenia zjawiska odgrywającego kluczową rolę w efektywności kultury w redukowaniu niepewności nie należy rozumieć negatywnie. To, jak zachowują się inni, jest zwykle bardzo dobrą wskazówką tego, co powinniśmy robić. Wie o tym każdy, kto pierwszy raz w życiu zamówił i próbował zjeść homara w restauracji. W sytuacji niepewności kultura dostarcza bezcennych informacji na temat tego, jakiego rodzaju zachowania są pożądane i akceptowane w grupie. O zachowaniach pożądanych dowiadujemy się zazwyczaj na podstawie tego, co mówią lub czasem krzyczą inni ludzie. Powinniśmy zostać w miejscu. Trzeba zachować zimną krew, czy nasi pracownicy muszą pracować teraz na 120% normy. To tak zwane normy preskryptywne, opisujące oczekiwania grupy wobec jej członków. O zachowaniach akceptowanych w grupie dowiadujemy się również na podstawie tego, co inni ludzie po prostu robią. W wielu przypadkach najlepszym źródłem informacji o tym, jak powinniśmy się zachować, jest to, jak często zachowują się w ten sposób inne osoby. Mówimy wtedy o tak zwanych normach deskryptywnych. W sytuacji, w których normy preskryptywne, co mówią inni, i deskryptywne, co robią inni, stoją ze sobą w konflikcie, jesteśmy bardziej skłonni, i słusznie, zaufać czynom, a nie słowom. I tak w sytuacjach, w których ktoś mówi, że powinniśmy zostać na miejscu, a ucieka, albo twierdzi, że powinniśmy zachować zimną krew, a panikuje, albo mówi, że pracownicy muszą pracować ze zdwojoną siłą, a sam idzie na urlop, jesteśmy bardziej skłonni wsłuchać się w sygnał wysyłany działaniem, a nie w szum pochodzący z wypowiadanych słów. Taki rozdźwięk między deklarowanymi a rzeczywistymi zachowaniami obserwowano na przykład przez długie lata w firmie Enron. Schizofreniczna kultura pracy, w której z jednej strony mówiono o innowacji i etyce, a z drugiej nagradzani byli ludzie, którzy zachowywali się niemoralnie, wykorzystując innowacyjne narzędzia defraudacji pieniędzy, doprowadziła do jednego z największych współczesnych skandali korporacyjnych. Problem polega na tym, że w sytuacji niepewności, kryzysu lub paniki zachowanie innych, czy też szerzej kultura, może się okazać nieadekwatne do potrzeb przetrwania. Mówiąc prosto, większość może się mylić. Co wtedy robimy? Instytucje. Co robiliśmy i mówiliśmy wcześniej? Drugim źródłem redukcji niepewności, szczególnie w czasie kryzysu, są instytucje czyli, jak mówią o nich socjologowie ustalone wcześniej wzory organizacji i realizacji celów. To jak oficjalnie podejmowane są decyzje, jak zbudowany jest schemat organizacyjny, jak zaaranżowana jest przestrzeń, czy w jaki sposób zaplanowane są działania w sytuacji zagrożenia, składa się na ogół rozwiązań instytucjonalnych danej grupy, firmy czy społeczeństwa. W sytuacjach niepewności oficjalne kanały komunikacji i władzy stanowić powinny dla wielu ludzi wsparcie, wprowadzając porządek i przewidywalność. Tak jak w przypadku pożarów w zamkniętej sali kinowej, szukamy strzałek wskazujących wyjście ewakuacyjne umieszczonych tam przez personel budynku. Tak samo w razie wystąpienia kryzysu, nasza uwaga zwraca się w kierunku oficjalnych i sprawdzonych wcześniej struktur organizacji czy instytucji publicznych. Weźmy przykład pandemii koronawirusa. Pomimo bardzo szybkiego wzrostu przypadków zachorowań na COVID-19, Niemcy wskazywane są bardzo często jako kraj, który bardzo dobrze poradził sobie w początkowych etapach zagrożenia. W świetle zróżnicowanego zakresu stosowania się obywateli do zasad kwarantanny, instytucje publiczne odpowiedzialne za wykrywanie i leczenie choroby stanęły na wysokości zadania, w związku z czym Niemcy doświadczyły znacznie niższego niż inne kraje zachodu współczynnika śmiertelności. Obywatele Niemiec zwrócili się w stronę instytucji, a instytucje te były gotowe. Nie wszystkie instytucje stanęły jednak na wysokości zadania, i jak wskazuje badanie Edelman Trust Barometer, zaufanie do instytucji państwowych w trakcie pandemii dramatycznie spadło w 26 badanych przez firmę krajach. Mechanizmem efektywności instytucji w redukowaniu niepewności są tradycja i zaufanie. Z jednej strony, instytucje czerpią swoją siłę z tego, że są takie od zawsze. Pomyśl, dlaczego tak wielu z nas siedzi przy stole imieninowym wcale tego nie chcąc. Z drugiej, z tego, że wierzymy, że ich istnienie jest dla nas pożyteczne. Pomyślmy, co by było, gdybyśmy nie wierzyli strzałkom ewakuacyjnym. Kultura i instytucje stanowią razem dwie potężne siły redukujące niepewność. Jeśli są silne i elastyczne, naród czy organizacja są w stanie bez większych problemów przetrwać małe i średnie kryzysy. Co jednak, jeśli instytucje są słabe lub gdy kryzysu nie da się rozwiązać jedynie efektywnością kultury i instytucji? Wtedy nasza uwaga skupia się słusznie na liderach. Przywództwo. Jak komunikują się i zachowują liderzy? Kiedy pali się świat, zwracamy oczy ku innym ludziom, ku instytucjom, ale przede wszystkim ku tym, którzy efektywnie mobilizują nas do tego, aby szybko ugasić ogień liderkom i liderom. Przywództwo ma setki definicji i jeszcze więcej wcieleń. Na potrzeby tej książki rozumieć je będziemy jednak dość prosto. Jako proces mobilizowania i wspierania ludzi we wspólnej realizacji celów. Podstawowym mechanizmem efektywności lidera, tak w czasie kryzysu, jak i na co dzień, jest perswazja, czyli ogół sposobów wpływu na przekonania, motywacje i działania innych osób, a w szczególności charyzma, czyli oddziaływanie oparte na unikalnych, atrakcyjnych, osobistych cechach lidera oraz odwoływaniu się do wartości istotnych dla grupy. W sytuacji kryzysu i związanej z nią wieloznaczności natura przywództwa nie zmienia się radykalnie. Zwiększa się jednak znaczenie niektórych istotnych aspektów związanych z pełnieniem roli lidera. Jakiego rodzaju przywództwo sprawdza się jednak w sytuacji niepewności? Kiedy w naszej pracy rozmawiamy z menedżerami i badaczami zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym na temat tego, jaka jest podstawowa rola lidera w trudnych czasach, odpowiedź jest zazwyczaj taka sama. Lider musi przede wszystkim być obecny. Weźmy przykład z historii XX wieku. Winston Churchill to jeden z największych nowożytnych przywódców. Wybrany na premiera Wielkiej Brytanii na kilka miesięcy przed rozpoczęciem bombardowania Londynu przez samoloty Luftwaffe, stawił czoła jednemu z największych kryzysów w historii Zjednoczonego Królestwa. Jedną z rzeczy, z których Churchill zdawał sobie sprawę od samego początku swojej kariery, była rola symbolicznych gestów w budowaniu motywacji i otuchy wśród współobywateli. W trakcie nalotów premier Wielkiej Brytanii organizował przyjęcia, których częścią była obserwacja ataku bombowców z dachów budynków, po czym przechadzał się po ruinach prawie zawsze w towarzystwie mediów, zachęcając do cierpliwości i wytrwałości. Do historii przeszło jego zachowanie w trakcie wizyty w Bristolu po jednym z bombardowań. Tłum, który zgromadził się wokół Churchilla, był tak ogromny, że osoby, które przybywały na spotkanie, nie widziały go i nie były pewne, czy w ogóle tam jest. Kiedy Churchill się o tym dowiedział, zdjął swój słynny kapelusz, nałożył go na laskę, podniósł do góry i zaczął nim machać. Jak gdyby chciał powiedzieć: Nie bójcie się, jestem z wami, jestem tutaj. Tłum, widząc kapelusz Churchilla, szybko się uspokoił. Sama obecność lidera w czasie niepewności może stanowić źródło redukcji niepewności. Poczucie bezpieczeństwa wynikające z tego, że nasi liderzy wiedzą, co robić, nawet jeśli tylko w krótkiej perspektywie czasowej, jest trudne do przecenienia. Co ważne, zadanie takie możliwe jest do zrealizowania nawet wtedy, gdy lider jest w organizacji nowy. Sebastian objął swoją rolę w Sabre zaledwie rok przed pandemią, co sprawiło, że kiedy wybuchł kryzys, był dopiero na początku poznawania ludzi i ich oczekiwań. Czy możliwe było w takiej sytuacji bycie obecnym i dawanie zespołom poczucia bezpieczeństwa? W przypadku Sebastiana zadziałało wykorzystanie wielu różnych kanałów komunikacji i podział spotkań z osobną agendą dla poszczególnych grup. Zarząd firmy, zespół senior liderów danej lokalizacji, zespół wszystkich liderów w organizacji, wszyscy pracownicy i w końcu mniejsze spotkania. Na spotkaniach z poszczególnymi grupami poruszane były te same tematy, ale dla liderów, którzy na co dzień są najbliżej swoich zespołów, były dodawane informacje i kontekst, którym mogli być zainteresowani ich koleżanki i koledzy. Szczególnie udanym pomysłem w początkowych fazach kryzysu okazała się organizacja spotkania, na którym każdy pracownik mógł zadać dowolne, anonimowe pytanie, a wszyscy inni członkowie organizacji mogli je zobaczyć i zagłosować na nie, by liczba głosów zadecydowała, które pytanie zostanie zadane jako pierwsze. Tak zwana sesja: Ask Me Anything. Pozwoliło to uczestnikom wpływać na rytm spotkania, zidentyfikować kwestie najbardziej dla organizacji istotne, a jednocześnie pokazało temperaturę firmy. Sebastianowi spotkanie pozwoliło dodatkowo zrozumieć, co ludzi nurtuje i czego potrzebują najbardziej. Jednocześnie, Sebastian na początku kryzysu zwiększył aktywność w mediach społecznościowych. Wykorzystując swoje prywatne konto, starał się przekazać uczucie spokoju i pewności co do przyszłości organizacji, co dobrze wpływało na nastroje pracowników oraz ich rodzin i przyjaciół. Oczywiście, sama obecność jest warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym dla dobrego przywództwa. Liderzy muszą opanować cały szereg umiejętności i zachowań, aby zasłużyć na miano dobrego lidera kryzysowego. Liderzy kryzysowi jasno definiują obowiązki ludzi i zespołów, ale dają wolność w ich realizacji. Dają nadzieję, ale mówią prawdę. Pokazują cel, ale skupiają się na działaniach. Gdy nawigują przez burzliwe morze, wypełnione stylami i charybdami ekstremalnych stylów zarządzania, nie pozostaje im nic innego, jak znaleźć unikalną dla siebie drogę przezwyciężania paradoksów przywództwa w czasie niepewności. Przewidywalna nieprzewidywalność. Dobrze, ale czym w ogóle jest niepewność? Z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji, to okoliczność, w której nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań. Rozumiejąc niepewność w ten sposób, widzimy, że praktycznie każda sytuacja, z którą spotykamy się na co dzień, cechuje się jakąś dozą niepewności. Czy budząc się rano zobaczymy wschód słońca? Czy tego samego ranka zatniemy się przy goleniu? Co się stanie, gdy rzucimy monetą? Jaka będzie konsekwencja zatrudnienia gwiazdy social sellingu w naszym dziale sprzedaży? Co się stanie, kiedy sprzedam domek letniskowy i zainwestuję pieniądze w bitcoiny? Każdy z przytoczonych powyżej kontekstów związany jest z niepewnością. Tyle tylko, że niepewność ta jest mniejsza w przypadku wschodu słońca niż inwestycji w kryptowalutę. I jedna rzecz staje się oczywista. Bez względu na to, czy mówimy o zarządzaniu małą firmą IT na dynamicznym lokalnym rynku, czy dużą firmą paliwową na rynku globalnym, w pewnym sensie każde przywództwo jest przywództwem w czasach niepewności, a każde zarządzanie zarządzaniem kryzysowym. Pandemia koronawirusa to trudny, ale też jeden z wielu sprawdzian dojrzałości dla firm, gospodarki i liderów. Elastyczne organizacje i zwinni menadżerowie, którzy inwestowali czas i pieniądze w budowanie więzi, zaufania, kompetencji komunikacyjnych i puforu finansowego, są w stanie przetrwać każdy kryzys, a nawet wyjść z niego silniejszymi. Kiedy Nasir Taleb, kontrowersyjny inwestor i autor książek o ryzyku, został zapytany przez media, czy COVID-19 to czarny łabędź czyli nieprzewidywalne z natury wydarzenie o potężnym wpływie na jego twarzy dało się zauważyć zniecierpliwienie. To nie czarny łabędź powiedział Taleb. Przecież to było do przewidzenia, można się było do tego przygotować. Z drugiej strony, firmy i liderzy, którzy teoretycznie posiadali wszelkie zasoby i informacje, aby zarządzać swoimi aktywami w sposób pozwalający się przygotować na przewidywalne kryzysy, nie były gotowe, ponieważ od wielu lat w światowej gospodarce miejsce planowania długoterminowego zajęły procesy optymalizacyjne, a miejsce stabilizacji, nietrwałość i planowe starzenie się produktów i organizacji. Kiedy pomyślimy o tym dłużej, zobaczymy, że nasze systemy nastawione są na efektywność, a nie na trwanie. W związku z czym jako liderzy często koncentrujemy się nie na tym, na czym powinniśmy. Zamiast budować zaufanie w swoich zespołach, rozwijać kulturę długotrwałych relacji i wzajemnej życzliwości, budujemy luźno ze sobą związane grupy zadaniowe, silne w czasach dobrobytu, ale upadające w sytuacji kryzysowej. Kiedy przychodzą czasy niepewności, tak jak kryzys ekonomiczny czy epidemiologiczny, na rozwój przywództwa jest już jednak często za późno. Nie wiemy, kiedy przyjdzie kolejny pożar. Wiemy, że nadejdzie. Gdzie będziesz ty jako lider i gdzie będzie twoja organizacja, kiedy świat następnym razem stanie w ogniu? Trzy źródła ratunku w kryzysie. Czym jest kryzys? Ogólnie rzecz biorąc, jest to wydarzenie o niskim prawdopodobieństwie wystąpienia, ale daleko idących konsekwencjach, grożące przetrwaniu danego systemu i charakteryzujące się wysokim stopniem wieloznaczności przyczyn i sposobu radzenia sobie z nimi. Kryzysy ekonomiczne, takie jak ten z 2008 roku, organizacyjne, takie jak wyciek ropy naftowej na platformie wiertniczej BP w Zatoce Meksykańskiej w 2010 roku, czy epidemiologiczne, takie jak pandemia koronawirusa w 2020 roku, łączy ze sobą nie tylko nagły charakter, ale i to, w jaki sposób reagują na nie ludzie? Aby być efektywnym liderem, nie tylko w czasach kryzysu, musisz lepiej zrozumieć, jak ludzki umysł radzi sobie z ryzykiem i związaną z nim niepewnością. Kryzys ekonomiczny, kryzys organizacyjny czy kryzys epidemiologiczny wszystkie dzielą ze sobą jedną wspólną cechę. Są jak pożar w zamkniętej sali kinowej. Większość z nas początkowo ignoruje symptomy to tylko przejściowe. Duża część reaguje za późno jeszcze zdążymy. Każdy z nas zwraca się jednak w końcu w trzech kierunkach, aby zredukować niepewność i znaleźć drogę do wyjścia. Te trzy kierunki to kultura, instytucje i zachowanie liderów. Kultura co robią i mówią inni. Pierwszym źródłem redukcji niepewności, zarówno w sytuacji kryzysowej, jak i w życiu codziennym, jest kultura. Z punktu widzenia psychologii, kulturę rozumieć można jako system norm, wartości i nawyków charakterystycznych dla danej społeczności. Kultura to swojego rodzaju osobowość grupy, unikalny dla niej zestaw cech i reakcji na codzienne wyzwania. Najbardziej oczywistym i obserwowalnym elementem kultury jest zachowanie innych osób, a najważniejszym mechanizmem odpowiedzialnym za jej skuteczność jest konformizm, czyli modyfikacja swojego działania pod wpływem innych ludzi. Co ważne, terminu konformizm jako określenia zjawiska odgrywającego kluczową rolę w efektywności kultury w redukowaniu niepewności nie należy rozumieć negatywnie. To, jak zachowują się inni, jest zwykle bardzo dobrą wskazówką tego, co powinniśmy robić. Wie o tym każdy, kto pierwszy raz w życiu zamówił i próbował zjeść homara w restauracji. W sytuacji niepewności kultura dostarcza bezcennych informacji na temat tego, jakiego rodzaju zachowania są pożądane i akceptowane w grupie. O zachowaniach pożądanych dowiadujemy się zazwyczaj na podstawie tego, co mówią lub czasem krzyczą inni ludzie. Powinniśmy zostać w miejscu. Trzeba zachować zimną krew. Czy nasi pracownicy muszą pracować teraz na 120% normy? To tak zwane normy preskryptywne, opisujące oczekiwania grupy wobec jej członków. O zachowaniach akceptowanych w grupie dowiadujemy się również na podstawie tego, co inni ludzie po prostu robią. W wielu przypadkach najlepszym źródłem informacji o tym, jak powinniśmy się zachować, jest to, jak często zachowują się w ten sposób inne osoby. Mówimy wtedy o tak zwanych normach deskryptywnych. W sytuacji, w których normy preskryptywne, co mówią inni, i deskryptywne, co robią inni, stoją ze sobą w konflikcie, jesteśmy bardziej skłonni, i słusznie, zaufać czynom, a nie słowom. I tak w sytuacjach, w których ktoś mówi, że powinniśmy zostać na miejscu, a ucieka, albo twierdzi, że powinniśmy zachować zimną krew, a panikuje, albo mówi, że pracownicy muszą pracować ze zdwojoną siłą, a sam idzie na urlop, jesteśmy bardziej skłonni wsłuchać się w sygnał wysyłany działaniem, a nie w szum pochodzący z wypowiadanych słów. Taki rozdźwięk między deklarowanymi a rzeczywistymi zachowaniami obserwowano np. przez długie lata w firmie Enron. Schizofreniczna kultura pracy, w której z jednej strony mówiono o innowacji i etyce, a z drugiej nagradzani byli ludzie, którzy zachowywali się niemoralnie, wykorzystując innowacyjne narzędzia defraudacji pieniędzy, doprowadziła do jednego z największych współczesnych skandali korporacyjnych. Problem polega na tym, że w sytuacji niepewności, kryzysu lub paniki zachowanie innych, czy też szerzej kultura, może się okazać nieadekwatne do potrzeb przetrwania. Mówiąc prosto, większość może się mylić. Co wtedy robimy? Instytucje. Co robiliśmy i mówiliśmy wcześniej? Drugim źródłem redukcji niepewności, szczególnie w czasie kryzysu, są instytucje czyli jak mówią o nich socjologowie ustalone wcześniej wzory organizacji i realizacji celów. To jak oficjalnie podejmowane są decyzje, jak zbudowany jest schemat organizacyjny, jak zaaranżowana jest przestrzeń, czy w jaki sposób zaplanowane są działania w sytuacji zagrożenia, składa się na ogół rozwiązań instytucjonalnych danej grupy, firmy czy społeczeństwa. W sytuacjach niepewności oficjalne kanały komunikacji i władzy stanowić powinny dla wielu ludzi wsparcie, wprowadzając porządek i przewidywalność. Tak jak w przypadku pożarów w zamkniętej sali kinowej, szukamy strzałek wskazujących wyjście ewakuacyjne umieszczonych tam przez personel budynku. Tak samo w razie wystąpienia kryzysu, nasza uwaga zwraca się w kierunku oficjalnych i sprawdzonych wcześniej struktur organizacji czy instytucji publicznych. Weźmy przykład pandemii koronawirusa. Pomimo bardzo szybkiego wzrostu przypadków zachorowań na COVID-19, Niemcy wskazywane są bardzo często jako kraj, który bardzo dobrze poradził sobie w początkowych etapach zagrożenia. W świetle zróżnicowanego zakresu stosowania się obywateli do zasad kwarantanny, instytucje publiczne odpowiedzialne za wykrywanie i leczenie choroby stanęły na wysokości zadania, w związku z czym Niemcy doświadczyły znacznie niższego niż inne kraje zachodu współczynnika śmiertelności. Obywatele Niemiec zwrócili się w stronę instytucji, a instytucje te były gotowe. Nie wszystkie instytucje stanęły jednak na wysokości zadania, i jak wskazuje badanie Edelman Trust Barometer, zaufanie do instytucji państwowych w trakcie pandemii dramatycznie spadło w 26 badanych przez firmę krajach. Mechanizmem efektywności instytucji w redukowaniu niepewności są tradycja i zaufanie. Z jednej strony, instytucje czerpią swoją siłę z tego, że są takie od zawsze. Pomyśl, dlaczego tak wielu z nas siedzi przy stole imieninowym wcale tego nie chcąc? Z drugiej, z tego, że wierzymy, że ich istnienie jest dla nas pożyteczne. Pomyślmy, co by było, gdybyśmy nie wierzyli strzałkom ewakuacyjnym. Kultura i instytucje stanowią razem dwie potężne siły redukujące niepewność. Jeśli są silne i elastyczne, naród czy organizacja są w stanie bez większych problemów przetrwać małe i średnie kryzysy. Co jednak, jeśli instytucje są słabe lub gdy kryzysu nie da się rozwiązać jedynie efektywnością kultury i instytucji? Wtedy nasza uwaga skupia się słusznie na liderach. Przywództwo. Jak komunikują się i zachowują liderzy? Kiedy pali się świat, zwracamy oczy ku innym ludziom, ku instytucjom, ale przede wszystkim ku tym, którzy efektywnie mobilizują nas do tego, aby szybko ugasić ogień liderkom i liderom. Przywództwo ma setki definicji i jeszcze więcej wcieleń. Na potrzeby tej książki rozumieć je będziemy jednak dość prosto jako proces mobilizowania i wspierania ludzi we wspólnej realizacji celów. Podstawowym mechanizmem efektywności lidera, tak w czasie kryzysu, jak i na co dzień, jest perswazja, czyli ogół sposobów wpływu na przekonania, motywacje i działania innych osób, a w szczególności charyzma, czyli oddziaływanie oparte na unikalnych, atrakcyjnych osobistych cechach lidera oraz odwoływaniu się do wartości istotnych dla grupy. W sytuacji kryzysu i związanej z nią wieloznaczności natura przywództwa nie zmienia się radykalnie. Zwiększa się jednak znaczenie niektórych istotnych aspektów związanych z pełnieniem roli lidera. Jakiego rodzaju przywództwo sprawdza się jednak w sytuacji niepewności? Kiedy w naszej pracy rozmawiamy z menedżerami i badaczami zajmującymi się zarządzaniem kryzysowym na temat tego, jaka jest podstawowa rola lidera w trudnych czasach, odpowiedź jest zazwyczaj taka sama. Lider musi przede wszystkim być obecny. Weźmy przykład z historii XX wieku. Winston Churchill to jeden z największych nowożytnych przywódców. Wybrany na premiera Wielkiej Brytanii na kilka miesięcy przed rozpoczęciem bombardowania Londynu przez samoloty Luftwaffe, stawił czoła jednemu z największych kryzysów w historii Zjednoczonego Królestwa. Jedną z rzeczy, z których Churchill zdawał sobie sprawę od samego początku swojej kariery, była rola symbolicznych gestów w budowaniu motywacji i otuchy wśród współobywateli. W trakcie nalotów premier Wielkiej Brytanii organizował przyjęcia, których częścią była obserwacja ataku bombowców z dachów budynków, po czym przechadzał się po ruinach, prawie zawsze w towarzystwie mediów, zachęcając do cierpliwości i wytrwałości. Do historii przeszło jego zachowanie w trakcie wizyty w Bristolu po jednym z bombardowań. Tłum, który zgromadził się wokół Churchilla, był tak ogromny, że osoby, które przybywały na spotkanie, nie widziały go i nie były pewne, czy w ogóle tam jest. Kiedy Churchill się o tym dowiedział, zdjął swój słynny kapelusz, nałożył go na laskę, podniósł do góry i zaczął nim machać. Jak gdyby chciał powiedzieć: Nie bójcie się, jestem z wami, jestem tutaj. Tłum, widząc kapelusz Churchilla, szybko się uspokoił. Sama obecność lidera w czasie niepewności może stanowić źródło redukcji niepewności. Poczucie bezpieczeństwa, wynikające z tego, że nasi liderzy wiedzą co robić, nawet jeśli tylko w krótkiej perspektywie czasowej, jest trudne do przecenienia. Co ważne, zadanie takie możliwe jest do zrealizowania nawet wtedy, gdy lider jest w organizacji nowy. Sebastian objął swoją rolę w Sabre zaledwie rok przed pandemią, co sprawiło, że kiedy wybuchł kryzys, był dopiero na początku poznawania ludzi i ich oczekiwań. Czy możliwe było w takiej sytuacji bycie obecnym i dawanie zespołom poczucia bezpieczeństwa? W przypadku Sebastiana zadziałało wykorzystanie wielu różnych kanałów komunikacji i podział spotkań z osobną agendą dla poszczególnych grup. Zarząd firmy, zespół senior liderów danej lokalizacji, zespół wszystkich liderów w organizacji, wszyscy pracownicy i w końcu mniejsze spotkania. Na spotkaniach z poszczególnymi grupami poruszane były te same tematy, ale dla liderów, którzy na co dzień są najbliżej swoich zespołów, były dodawane informacje i kontekst, którym mogli być zainteresowani ich koleżanki i koledzy. Szczególnie udanym pomysłem w początkowych fazach kryzysu okazała się organizacja spotkania, na którym każdy pracownik mógł zadać dowolne, anonimowe pytanie, a wszyscy inni członkowie organizacji mogli je zobaczyć i zagłosować na nie, by liczba głosów zadecydowała, które pytanie zostanie zadane jako pierwsze. Tak zwana sesja: Ask me anything. Pozwoliło to uczestnikom wpływać na rytm spotkania, zidentyfikować kwestie najbardziej dla organizacji istotne, a jednocześnie pokazało temperaturę firmy. Sebastianowi spotkanie pozwoliło dodatkowo zrozumieć, co ludzi nurtuje i czego potrzebują najbardziej. Jednocześnie, Sebastian na początku kryzysu zwiększył aktywność w mediach społecznościowych. Wykorzystując swoje prywatne konto, starał się przekazać uczucie spokoju i pewności co do przyszłości organizacji, co dobrze wpływało na nastroje pracowników oraz ich rodzin i przyjaciół. Oczywiście, sama obecność jest warunkiem niezbędnym, ale niewystarczającym dla dobrego przywództwa. Liderzy muszą opanować cały szereg umiejętności i zachowań, aby zasłużyć na miano dobrego lidera kryzysowego. Liderzy kryzysowi jasno definiują obowiązki ludzi i zespołów, ale dają wolność w ich realizacji. Dają nadzieję, ale mówią prawdę. Pokazują cel, ale skupiają się na działaniach. Gdy nawigują przez burzliwe morze, wypełnione stylami i charybdami ekstremalnych stylów zarządzania, nie pozostaje im nic innego, jak znaleźć unikalną dla siebie drogę przezwyciężania paradoksów przywództwa w czasie niepewności. Przewidywalna nieprzewidywalność. Dobrze, ale czym w ogóle jest niepewność? Z punktu widzenia procesu podejmowania decyzji, to okoliczność, w której nie jesteśmy w stanie przewidzieć konsekwencji swoich działań. Rozumiejąc niepewność w ten sposób, widzimy, że praktycznie każda sytuacja, z którą spotykamy się na co dzień, cechuje się jakąś dozą niepewności. Czy budząc się rano zobaczymy wschód słońca? Czy tego samego ranka zatniemy się przy goleniu? Co się stanie, gdy rzucimy monetą? Jaka będzie konsekwencja zatrudnienia gwiazdy social sellingu w naszym dziale sprzedaży? Co się stanie, kiedy sprzedam domek letniskowy i zainwestuję pieniądze w bitcoiny? Każdy z przytoczonych powyżej kontekstów związany jest z niepewnością. Tyle tylko, że niepewność ta jest mniejsza w przypadku wschodu słońca niż inwestycji w kryptowalutę. Jedna rzecz staje się oczywista. Bez względu na to, czy mówimy o zarządzaniu małą firmą IT na dynamicznym lokalnym rynku, czy dużą firmą paliwową na rynku globalnym, w pewnym sensie każde przywództwo jest przywództwem w czasach niepewności, a każde zarządzanie zarządzaniem kryzysowym. Pandemia koronawirusa to trudny, ale też jeden z wielu sprawdzian dojrzałości dla firm, gospodarki i liderów. Elastyczne organizacje i zwinni menadżerowie, którzy inwestowali czas i pieniądze w budowanie więzi, zaufania, kompetencji komunikacyjnych i puforu finansowego, są w stanie przetrwać każdy kryzys, a nawet wyjść z niego silniejszymi. Kiedy Nasir Taleb, kontrowersyjny inwestor i autor książek o ryzyku, został zapytany przez media, czy COVID-19 to czarny łabędź, czyli nieprzewidywalne z natury wydarzenie o potężnym wpływie, na jego twarzy dało się zauważyć zniecierpliwienie. To nie czarny łabędź, powiedział Taleb, przecież to było do przewidzenia, można się było do tego przygotować. Z drugiej strony, firmy i liderzy, którzy teoretycznie posiadali wszelkie zasoby i informacje, aby zarządzać swoimi aktywami w sposób pozwalający się przygotować na przewidywalne kryzysy, nie były gotowe, ponieważ od wielu lat w światowej gospodarce miejsce planowania długoterminowego zajęły procesy optymalizacyjne, a miejsce stabilizacji, nietrwałość i planowe starzenie się produktów i organizacji. Kiedy pomyślimy o tym dłużej, zobaczymy, że nasze systemy nastawione są na efektywność, a nie na trwanie. W związku z czym, jako liderzy, często koncentrujemy się nie na tym, na czym powinniśmy. Zamiast budować zaufanie w swoich zespołach, rozwijać kulturę długotrwałych relacji i wzajemnej życzliwości, budujemy luźno ze sobą związane grupy zadaniowe, silne w czasach dobrobytu, ale upadające w sytuacji kryzysowej. Kiedy przychodzą czasy niepewności, takie jak kryzys ekonomiczny czy epidemiologiczny, na rozwój przywództwa jest już jednak często za późno. Nie wiemy, kiedy przyjdzie kolejny pożar. Wiemy, że nadejdzie. Gdzie będziesz Ty jako lider i gdzie będzie Twoja organizacja, kiedy świat następnym razem stanie w ogniu?